Adrian Bartosiński szczęśliwy, choć zmęczony Bartosiński po wygranym pojedynku, drugim zawodowym pojedynku teraz na TFL 13. Gratuluję tej wygranej. Przede wszystkim powiedz właśnie, czy były jakieś momenty, bo generalnie wydawało się tak, że twoja dominacja zapaśnicza w ogóle nie dopuściła rywala tak naprawdę do głosu. Czy były jakieś elementy, w których czułeś się zagrożony? Nie, wiesz co, powiem ci, cały czas kontrolę walkę, trochę jestem wkurzony, że w drugiej rundzie się wypompowałem trochę tymi zapasami i już łapy mi tak nie chodziły, a robiliśmy dużo tej stójki i myślałem, że będzie to fajnie wychodziło, ale jednak te zapasy zmęczyły mnie, już nie byłem w stanie dobrze boksować. Właśnie bardziej niż twój rywal, wydaje mi się, że sam uszkodziłeś się ciosami, bo wydaje mi się, że po drugiej rundzie pokazywałeś na swoją rękę schodząc do narożnika. Przynajmniej słyszałem, że komentator powiedział coś takiego. Nie, czy uszkodziłeś rękę? Nie czułem. Może taki odruch. Okej, grupa fanów bardzo liczna, która dla ciebie przybyła. Rozumiem, że masz najwyraźniej taką dużą grupę jakichś osób, które ciebie wspierają. Nie, mi tylko. Tam 50 chyba przyjechało, 50 osób. Tak. 50 biletów sprzedałem, przyjechali do mnie z Rawy Mazowieckiej na walkę. No i tyle. W takim razie jeszcze raz gratuluję zwycięstwa i powodzenia. Dzięki bardzo. Dzięki.